Realu w bramce Casillas, w obronie 17 Arbeloa, 3 Pepe, 4 Ramos, 5 Quintrao w pomocy, 8 Kroos, 19 Modric, z prawej strony Bale z 11, z lewej Ronaldo z 7, James Rodriguez jako media punta ustawiony za Karimem Benzemą grającym z numerem 9. Tak prezentują realizatorzy hiszpańscy do składu, że chyba trzeba komórką zrobić zdjęcie, żeby zobaczyć, przyjrzeć się temu ustawieniu. Skład Atletico w bramce Moya z numerem 1 od prawej, 20 Juan Fran, 23 Miranda, 2 Godin, 3 Siqueira, dalej 14 Gabi, 5 Thiago, po bokach 8 Raul Garcia, 6 Koke i w ataku 9 Mandzukic, 11 Jimenez, a to rezerwowi. Łatwo się zorientować, że w Realu Madryt na ławce brakuje Carvajala i Kediry. To są zawodnicy kontuzjowani. Jesse również w drużynie Atletico, nie ma Cristiana Rodrigueza. Pominięci w ustalaniu kadry na ten mecz Jesus Gámez i Saúl Ñíguez. Fernando Furfunegui, były piłkarz Realu Madryt, zmarł w tych dniach, z lat 60. jest to piłkarz. Wszyscy w Hiszpanii zastanawiają się, w jakim systemie taktycznym Real rozpocznie ten mecz. Różne wersje, że to będzie dobrze znane z poprzedniego sezonu 1-4-3-3, ale też coraz więcej sugestii, że to jednak będzie 1-4-2-3-1. Wszystko, czy właściwie prawie wszystko w tym systemie ustawione pod Jamesa Rodrigueza, który ma grać właśnie za plecami Benzemy. Ma grać tak, jak lubił w FC Porto, także w reprezentacji Kolumbii. Te pierwsze minuty już nam dużo na temat ustawienia Realu drużyny Carlo Ancelottiego powinny powiedzieć. Tak w ogóle Hiszpanie pisali o tym, że określili ten mecz jako derby de campeones, nawiązując oczywiście do tego, że składy będą podobne do tych, które dawały Realowi Atletico te ostatnie triumfy. W przypadku Realu chodzi o Superpuchar Europy, w przypadku Atletico o rewanżowy mecz o Superpuchar Hiszpanii. Rzeczywiście tak jest, bo w drużynie Realu tylko jedna wymuszona zmiana, za Carvajala na prawej stronie obrony Arbeloa. W drużynie Atletico Madryt jest analogiczna sytuacja, bo wtedy w tym rewanżu z Realem na Calderon grał Antoine Griezmann, a on dzisiaj ląduje na ławce. Szansę gry od pierwszej minuty dostaje Raul Jimenez. No i widzimy już, że James Rodriguez będzie swoje ruchy podporządkowywał ruchom Cristiano Ronaldo. Kiedy Cristiano ma ochotę ustawić się tak, jak się ustawił teraz, czyli za plecami Benzemy, James natychmiast schodzi na lewą stronę, ale kiedy Cristiano przyjdzie do głowy, zbliży się do lewej linii bocznej, wtedy James zajmie pozycję media punta. No cóż, te puzzle do siebie nie pasują jak na razie, to trzeba powiedzieć o Realu Madryt. James dobrze, znakomicie gra tylko wtedy, kiedy nie ma na boisku Cristiano Ronaldo. Czy dzisiaj doczekamy się wreszcie spotkania, w którym współpraca tych zawodników będzie przebiegała bez zgrzytów, w którym jeden nie znajdzie się siłą rzeczy w cieniu drugiego, tylko obaj będą odgrywali ważną rolę w zespole. O tym się przekonamy, a to jest chyba najtrudniejsze zagadnienie taktyczne, przed jakim stoi w tej chwili Carlo Ancelotti. Bale, Ronaldo, niedokładne to odegranie piłki, Diego Godin bezpiecznie za zaboczną linię. Co do tego ustawienia 1-4-2-3-1, ono w obronie ma przechodzić w system 1-4-4-2 i podkreśla się w Hiszpanii, że to nie jest nic nowego dla drużyny Ancelottiego, bo przecież w poprzednim sezonie, grając w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium, także rozgrywając finał Ligi Mistrzów w Lizbonie, tak właśnie Real wyglądał. Faulowany Ramos, sędzia puszcza to, pozwala, żeby piłka była cały czas w ruchu, ale tutaj mamy niedokładne zagranie na kilkadziesiąt metrów. Spóźnione to dojście do Ramosa Raula Jimeneza.
A propos Mateu Laoza, troszkę skoryguję twoją właśnie wypowiedź o tym arbitrze. Otóż w poprzednim sezonie to był drugi sędzia, który odgwizdał najmniejszą liczbę fauli średnio na mecz, natomiast drugi sędzia, który pokazywał najwięcej kartek w jednym spotkaniu. I ta właśnie sytuacja zilustrowała nam to. Puścił akcję, którą mógł zatrzymać pan Mateu Laos, no ale kiedy już faul gwizdże, to bardzo często pokazuje żółtą kartkę. Zobaczymy, jaką dzisiaj będzie się sprawował. Prowadził derby w poprzednim sezonie i prowadził je znakomicie. To był ten pierwszy mecz. No i pierwsza trudna sytuacja dla arbitra, w której trzeba stanąć na wysokości zadania. Raul Garcia i Fabio Quintrao. Tutaj nie było widać nic szczególnego, żadnego takiego konkretnego powodu, dla którego piłkarz Realu miałby skarżyć się na grę nie fair ze strony rywala. Może tutaj coś zobaczymy. Raul Garcia szybciej wyszedł w górę. To kolano wystawione troszkę do przodu, no ale możemy to chyba uznać za naturalne zachowanie piłkarza Atletico. No tak, tak się po prostu wychodzi do przelatujących piłek. A zawodnik atakujący gracza takiego jak Raul Garcia w tej sytuacji robi to na własne ryzyko. Tak się właśnie stało z Fabio Quintrao. On tutaj był troszeczkę spóźniony, kiedy szukał tej piłki w powietrzu, kiedy właściwie zamierzał jej szukać. Zatem nie ma co dzielić włosa na czworo. Gramy dalej na Bernabeu. Tak jak Leszek powiedział, to już jest mecz numer 7 w 2014 roku obu drużyn. Mecz numer 8, w którym przeciwko sobie stają Carlo Ancelotti i Diego Simeone. Oczywiście Diego Simeone nie na ławce. Państwo już widzieli kilka razy prezentowany Mono Burgos. Tak jeszcze będzie jakiś czas. Tak, 4 mecze ligowe plus 4 mecze w Superpucharze Hiszpanii. 8 meczów kary dostał Diego Simeone, więc jeszcze dzisiaj na ławce nie zasiada. Proponowano mu miejsce na loży honorowej, gdzieś obok prezydentów, ale on wybrał bardziej dyskretną lokalizację i mniej krępującą, taką by mógł w jakiś sposób kontaktować się z Mono Burgosem czy kimś innym na ławce. Błyskawiczne zagranie z lewej strony w pole karne, ale zagranie niedokładne. Nie miał co szukać tam piłki Karim Benzema, o którym mówi się, że no w końcu powinien poprawić swoje cyferki, bo tak się składa, że Karim Benzema strzelił tylko 2 gole w 18 poprzednich oficjalnych meczach Realu Madryt. No właśnie, i pojawił się ten miecz Damoklesa nad jego głową nagle w końcówce okresu transferowego, przecież pozyskany Chicharito Hernandez. Piłkarz niezwykle skuteczny w roli rezerwowego w Manchesterze United. W historii tego klubu tylko Ole Gunnar Solskjaer strzelił więcej goli wchodząc z ławki niż Chicharito, ale Chicharito powiedział, nie trenuję po to, żeby być rezerwowym. Chcę tutaj grać w wyjściowym składzie. Dlatego to może być też taki mecz swego rodzaju ostatniej szansy dla Karima Benzemy. Coś dzisiaj powinien ten zawodnik strzelić z całą pewnością. No i właśnie widzimy to ustawienie Realu Madryt defensywne 4-4-2, ale w tym ustawieniu 4-4-2 obronnym James jest lewym pomocnikiem. Nikt nie oczekuje od Cristiano Ronaldo, że będzie się angażował na 100% w grę defensywną. On musi mieć świeżość, żeby wyjść na wolne pole po przejęciu piłki przez kolegę. Gabi doskoczył teraz do Toniego Krosa. Na tę parę też warto zwrócić uwagę, bo oni słyną z tego, że notują bardzo dużo celnych podań. Oni są często autorami tych podań decydujących, autorami asyst. Toni Kroos, Ronaldo, Rodriguez, Benzema, niewygodna piłka. Benzema próbuje do końca. Jest piłka w posiadaniu Cristiano Ronaldo. Quintrao, Ronaldo. Ronaldo pięknie to zrobił, uwolnił się od jednego z rywali. Ronaldo, ale zatrzymał się na drugim. Gabi. Kilkanaście dni Cristiano Ronaldo przygotowywał się tylko do tego spotkania. Odpuścił ostatni mecz ligowy z Sociedad i pojechał na zgrupowanie reprezentacji Portugalii, co skończyło się przegraną z Albanią. Notabene. No ale usłyszał właśnie od lekarza reprezentacji Portugalii, pana Noroni, że jeśli chce zagrać pod koniec sierpnia, usłyszał to w meczu przeciwko Atletico, to musi te 18 dni poświęcić na ćwiczenia fizyczne, na siłownię, na basen, musi wzmocnić mięśnie wokół tego lewego kolana, które ciągle mu doskwiera, ciągle mu szwankuje. No,
spec od przygotowania fizycznego Realu, pan San Martin, powiedział, jeszcze tydzień powinien popracować, żeby być na 100% pewnym, że wszystko jest ok, no ale takiego meczu jak ten Cristiano odpuścić nie mógł. Mandzukic udanie zgrał piłkę teraz do lewej strony, jest dośrodkowanie, dobra interwencja Pepe. Carlo Ancelotti. W poprzednim sezonie miałem na początku kłopoty, ale zdołałem je ogarnąć, zdołałem wszystko poukładać i tak samo uda mi się w tym sezonie, zapewnia, odnosząc się właśnie do tych komplikacji taktycznych. Popatrzmy. Iker Casillas, pewna interwencja. Dzisiaj Iker Casillas może wyrównać rekord Raula Gonzaleza. Jeżeli Real wygra, to będzie 17. zwycięski derbowy mecz dla Ikera Casillasa. To jest też wynik oczywiście Raula Gonzaleza, tyle że Casillas może tego dokonać w mniejszej liczbie meczów, bo dla niego to jest mecz derbowy numer 24. Raul potrzebował 27. Mnóstwo tych takich sugestii, wielkich nadziei co do pojedynków poszczególnych piłkarzy. Ja tak sobie pomyślałem, że mnie będzie bardzo pasjonował ten pojedynek Gabiego z Tonim Krosem. Pewnie wielu widzów, wielu fanów hiszpańskiej piłki patrzy na inne pary. Tak się składa, że ten mecz derbowy, szczególnie w Meksyku, cieszy się niezwykłą popularnością, a to dlatego, bo no, w skrócie, jednego Meksykanina już na boisku mamy, a drugiego możemy mieć, bo Carlo Ancelotti powiedział, że Chicharito może w tym meczu odegrać istotną rolę. Może po prostu w dalszej części spotkania wejść na boisko. Znowu akcja Bale'a zakończona przez Godina. Wcześniej wygrał z nim pojedynek. Taki detal, o którym nie było okazji powiedzieć, markując wybicie piłki na auto, potem ją przejął, a teraz na koncie się ustawił, by przeciąć prostopadłe podanie. Gareta Bale'a, Godin na razie niezwykle czujny. Znowu główka Mandzukicza, był tam Raul Jimenez, jest Koke. Piłka wraca w okolice linii środkowej. Siqueira. Dobre zachowanie lewego obrońcy, zagrał, poszedł za piłką, poszedł za akcją i wywalczył rzut rożny dla Atletico. Ustawienie z Mandzukiciem i Jimenezem w wyjściowym składzie raz było testowane przez Diego Simeone w meczu z Rayo Vallecano. Tam nie wyszło to zbyt dobrze, bo padł remis na Estadio de Vallecas. No ale taki właśnie wariant na ten mecz wybrał Diego Simeone. Zresztą zapowiadał, że jeśli się na to zdecyduje, no to wtedy pomocnicy będą grali bardziej defensywnie, niż gdyby na przykład występował Griezmann. Popatrzmy. Dobre dośrodkowanie, gol! Thiago, gol! Jeszcze raz Atletico po stałym fragmencie gry. To jest ich nieprawdopodobnie potężna broń. A Real jeszcze raz ma z tym kłopot. Piąty gol Atletico w tym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Czwarty po stałym fragmencie gry, czwarty po dośrodkowaniu. Czy to z rzutu rożnego, czy to z rzutu wolnego. Są mistrzami po prostu w tym fachu piłkarze na Atletico. 12 goli po rożnych czy wolnych strzelili w poprzednim sezonie ligowym. Nie ma wątpliwości, że teraz te osiągnięcie poprawią. No a Real ma kłopoty. Ma kłopoty olbrzymie, bo przecież zobaczmy jeszcze raz, jak tutaj, kto tutaj zawalił, kto tutaj nie pokrył Thiago. Chyba był to Karim Benzema, bo widocznie, ewidentnie on odpowiadał za Portugalczyka, ale nie zdążył. Dwóch piłkarzy Realu, tam był m.in. Cristiano Ronaldo, zderzyli się barkami ci gracze Realu. Oni jakby obaj koncentrowali się na tym pierwszym, na Raulu Garcii. Benzema był ustawiony za Thiago. Nic w tej sytuacji napastnik Realu nie mógł już zrobić. Ale to jest kubeł zimnej wody. Jeżeli przed meczem mówiliśmy o tym, że Real w tym meczu musi, że nie Atletico, a właśnie Real, no to teraz sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Tym razem korner dla Królewskich po akcji Luki Modricza. No i widzimy, że Carlo Ancelotti nie posiada się z oburzenia po tym, co się stało. Oczywiście jest to oburzenie skierowane do własnych zawodników. Problem z tymi różnymi wolnymi Atletico jest taki, że nie wiadomo, kogo kryć, nikogo nie można odpuścić, bo za każdym razem kto inny strzela gola. Modric, był tam Bale, ale nie miał szansy na oddanie strzału. Pepe. Benzema. Łatwo zablokowany blisko narożnika boiska i nawet nie ma po tym jego pojedynku żadnego rzutu rożnego dla Realu. Mecz z Sociedad, wcześniej ten mecz z Atletico 1-1, kiedy Atletico strzeliło gola po rzucie rożnym. W przypadku meczu z Sociedad to dwa gole padły w ten sposób, chociaż nie bezpośrednio. Quintrao, Ronaldo, no jakby walczyli ze sobą o to prawo
przepilnowania Raula Garcia, a to, co działo się później, sami państwo widzieli. Thiago zupełnie nie był atakowany, w ogóle nie był atakowany Thiago, gdy z bliska strzelał do bramki Casillasa. Nawet nie musiał wyskakiwać. Portugalczyk, który troszkę sobie nagrabił kibiców Atletico, bo po zakończeniu poprzedniego sezonu odszedł do Chelsea, chociaż mógł zostać w Atletico. Chelsea nie upierała się przy tym zawodniku. No i José Mourinho zobaczył go i odesłał go z powrotem. Wrócił jak syn marnotrawny Thiago do Atletico. Pierwszy mecz na Vicente Calderon, jakieś lekkie gwizdy. No ale jeśli dzisiaj był Atletico, po jego golu wygrało na Santiago Bernabeu, wszyscy by mu zapomnieli o tej nielojalności. Kroos, Modric. Od razu chciał grać od Benzemy. Trudna to była piłka. Niełatwy do wykonania plan. Real piłkę stracił, ale już odzyskał. Kroos do Ronaldo. Teraz przez chwilę ma jednego rywala. Ronaldo nad bramką. Teraz na prawym skrzydle Cristiano Ronaldo. Może się zamienił z Bale'em na dłużej. Zobaczymy. Ale to była świetna decyzja Portugalczyka. No tak, a Sequeira nie zaryzykował ataku na Cristiano Ronaldo, a chyba powinien stanąć po prostu, nie cofać się. Wcale się nie dziwię, że nie chciał złapać tutaj dystansu z Cristiano Ronaldo. To był taki półdystans, Sequeira nie chciał ryzykować, chciał dać czas swoim partnerom, żeby podwoili to pilnowanie Cristiano Ronaldo. Ale partnerzy nie zdążyli, Ronaldo widział, jest jeden, nie podchodzi, było dużo wolnej przestrzeni. Kto ma próbować takich uderzeń, jeśli nie on? O Sequeirze, nowym lewym obrońcy Atletico. Miranda, stary stoper, powiedział, da nam dużo radości. To znakomity piłkarz, nie gorszy od Filipe Luisa. Pierwszy mecz zupełnie nieudany Sequeiry. Te derby na Santiago Bernabeu w tych samych okolicznościach, w których i dzisiaj się znajduje piłkarz. Potem jednak było już znacznie, znacznie lepiej. Gareth Bale. Ronaldo zaatakowany najpierw ciałem przez Godina, poradził sobie Cristiano Ronaldo. Ronaldo, uderzenie z powietrza, Jamesa Rodriguez, ale to nie był czysty strzał. Nie najlepiej przyłożył stopę do piłki James Rodriguez. No ale Diego Godin już wie, że z Cristiano Ronaldo walczy się trudniej niż z Garethem Bale'em. Naprawdę popisowo obrał Urugwajczyka Cristiano. A największa klasa to było to podniesienie głowy i wykonanie tego podania. Dosłownie w ułamku sekundy ocenił sytuację. Zobaczył Jamesa Rodriguez'a. No i naprawdę sprezentował mu wspaniałe podanie. Cristiano Ronaldo, 250 meczów w Realu, 256 goli. No ale właśnie te ostatnie podania. Nie był nigdy królem asyst, ale jak trzeba, to potrafi. Thiago w linii obrony Realu. Piłkę ma Pepe. A pan Mateu Laos oczywiście gry nie przerywa. Mandzukic. Znakomicie Mandzukic to czytał. Wiedział, że to jest moment, kiedy trzeba wręcz podejść i postarać się o odzyskanie piłki. Mario Mandzukic, który przez wielu jest określany w taki sposób, że już jest nowym Diego Costą, bo on przekonuje od początku. On przecież strzelił gola Realowi w tym rewanżu w Superpucharze Hiszpanii. Ma też na koncie gola w lidze. Chodzi oczywiście o trafienie w meczu z Eibarem. No tak, ale pomocnicy Atletico mówią, że dopiero uczą się gry z Mandzukiciem i że to nie jest tak, że Mario Mandzukic się dostosuje do stylu gry na Atletico. Popatrzmy, James tutaj bardzo sprytnie i chyba w zgodzie z przepisami, nie było tutaj nakładki, że nie Mandzukic się dostosuje do Atletico, tylko Atletico się musi dostosować do Mandzukicia, bo prosto się grało z Diego Costą. Długa piłka do przodu, decyzyjna do niego na wolne pole, tak by ją przejął, no i potem podejście, bo on się przy tej piłce utrzyma, on coś z nią zrobi, a Mandzukiciowi trzeba zagrać inaczej, ze skrzydła, inaczej trzeba po prostu myśleć o grze ofensywnej. To są słowa Gabiego. No właśnie, czy to się Atletico uda? Zobaczymy. Na pewno Mandzukic nowym Diego Costą nie będzie, natomiast może być piłkarzem równie wartościowym dla Atletico. Co do Diego Costy, to wcale mnie to nie dziwi. To, co on robi na początku swojej przygody z Premier League. A skoro przy nim jesteśmy, to właśnie on strzelił jedynego gola w derbowym meczu ligowym w sezonie 13-14. I wtedy po latach niemocy Atletico wygrało z Realem na Bernabeu 1-0.
Teraz Hiszpanie piszą o tym, że Atletico musi przerwać inną niemoc, bo nigdy w historii nie wygrało dwóch meczów ligowych z Realem na wyjeździe. Dzisiaj ma okazję i trzeba przyznać, dzisiaj jest na najlepszej do tego drodze. No właśnie, ten mecz rok temu rozegrany w 7 kolejce. Gol gdzieś w 11 minucie Diego Costy, teraz w 10 trafił Thiago. No wtedy Atletico już do końca dobrze się broniło, ale też miało kilka sytuacji, by wynik podwyższyć sam Diego Costa. A jak dzisiaj będzie? Gabi ustawił piłkę, to jest kolejny rzut rożny i kolejny moment niepokoju dla królewskich. Proszę spojrzeć, co tam się dzieje, próbował Mandzukic w trudnej sytuacji. Znowu popłoch w polu karnym Realu. Oj, ale tutaj Juan Fran chyba nie tak trafił w piłkę, jak chciał. Oto Mono Burgos, on też na Santiago Bernabeu sporo przeżył. Zwłaszcza mecz ligowy w 2003 roku, kiedy był bramkarzem Atletico. Zapamięta na długo, bo wtedy obronił rzut karny wykonywany przez Luisa Figo i to obronił go nosem. Nos został złamany po tym strzale. Następnego dnia na okładce marki był właśnie Mono Burgos prezentujący zakrwawione rękawice, który nos wycierał. Buentrao, ale blokowane to dośrodkowanie lewego obrońcy Realu. Kroos świetnie przyjął piłkę, Rodriguez, uderzenie z dystansu! No, zaraz zobaczymy w powtórce, jak bardzo pomylił się Karim Benzema. Tutaj bardzo mi się podobało to odegranie piłki Jamesa Rodriguez'a. Żółta kartka. Zaraz zobaczymy, dla kogo. Widzieliśmy Cristiano Ronaldo, który kłócił się z arbitrem. Tak. Ale był też na bliskim planie właśnie James Rodriguez. Musimy poczekać. Tu jest odegranie piłki. O co tu chodzi? Sędzia to zachowanie Jamesa sklasyfikował jako symulkę. No to jest nieporozumienie. Facet odegrał w piłkę i wpadł na rywala. No, miał prawo, przecież on nie był statyczny w tej sytuacji. Nie rozumiem w tym przypadku decyzji arbitra. No tak, on sobie chyba założył, że za pierwszą taką próbę wymuszenia oszustwa pokaże żółtą kartkę zawodnikowi, żeby pokazać, kto na boisku rządzi, no ale mógł jeszcze poczekać troszkę, bo tutaj nie było mowy o tym, by ktokolwiek grać. Ale cóż. Toni Kroos i od razu piłka do przodu. Ładnie Benzema wytrzymał ten atak rywala. Był jeszcze Godin. Po jego interwencji rzut rożny dla Realu. Znów wspaniale wyczyścił Diego Godin. Zawodnik, którego chciało pół Europy po poprzednim sezonie, ale on powiedział, dla paru groszy więcej nie odejdę z mojego domu. Jakim jest właśnie Atletico. Popatrzmy. No, trudno było tutaj oddać precyzyjny strzał. Próbował Pepe. Dobra interwencja Moi. No ten zawodnik to jest dopiero rewelacja. Początku sezonu nie popełnił bodaj jednego małego nawet błędu. Broni fenomenalnie. Nikt się nie spodziewał, że po odejściu Thibaut Courtois nie będzie na tej pozycji pustki, że nikt nie będzie za Belgiem tęsknił. Mandzukic znowu oczywiście był tutaj skazany na błyskawiczne odegranie piłki. Tym razem nie udało się. Bale. Od 10 minuty. Real przegrywa z Atletico 0-1. Gola strzelił Thiago. Pepe. Kroos. Znakomite zagranie. Prosto do nogi Cristiano Ronaldo. Teraz już Bale. Ma dwóch rywali. Bale zdołał dośrodkować. Godin. Znów Godin fantastycznie wyczyścił. Raul Garcia, Juan Fran, Gabi. Oj, tutaj nieporozumienie. Chyba Gabi oczekiwał, że Juan Fran przesunie się do przodu. Tak się nie stało. Benzema. Dopadło go dwóch rywali. No, próbował sprytnego zagrania, tyle że koledzy specjalnie tutaj Benzemie nie pomagali. Gabi rozżalony, że Vicente Del Bosque wciąż go nie dostrzega. Ostatnio w wywiadzie powiedział, chciałbym się dowiedzieć, jakie kryteria stosuje Vicente Del Bosque. Co pomocnik musi zrobić, żeby zasłużyć na nominację? Powołany przecież Raul Garcia, a Gabi wciąż nie. Thiago. Oto właśnie Gabi. No właśnie, ale nie może teraz tracić piłek w takich sytuacjach. Teraz James przeczytał go znakomicie. Ronaldo był faulowany. Będzie rzut wolny dla Realu Madryt. Jest też kartka. Jeśli dobrze to widzę, dla Godina. No właśnie, i cały Mateusz Laos wychodzi na początku tego spotkania. Jak już faul, to od razu biegnie z ręką na kieszonce.
zastanawiając się przez to ułamki sekund, czy pokazać żółtą kartkę, czy nie, ale z opcją, że raczej tak. Ale to jest faul ewidentny tutaj. Tak. Tutaj trudno dyskutować. Tutaj błędu nie popełnił. Dwudziesta trzecia minuta. Tak to sobie Carlo Ancelotti wyobrażał, ale za chwilę może mieć minę radośniejszą, bo oto podchodzi do piłki Cristiano Ronaldo, a on strzela sporo goli na Atletico Madryt, a ostatnio ze stojącej piłki, ale teraz oddaję ci głos. Tak? Tak, ostatnio przede wszystkim z rzutów karnych, kiedy popatrzymy na te spotkania rozgrywane w 2014 roku. Teraz jest rzut wolny. Ale i z rzutów wolnych dwa gole Atletico w swojej historii już strzelił, ale to jest też pozycja dla Garetha Bale'a i zobaczymy. Tam jest Bale, tam jest Ronaldo, tam jest Rodriguez, tam jest również Toni Kroos. Gareth Bale, moja broni! Jest jeszcze Benzema. O, Bale ma dobrą passę, ostatnio popatrzmy, moja. James, moja, wypadła mu piłka z rąk. Teraz dopiero jest pewnie złapana. Teraz trochę niepewności w interwencji moi. Gareth Bale już strzelił pięknego gola dla reprezentacji Walii ostatnio. Drugiego głową, a jednego z rzutu wolnego. Tak, tak. No ale gdyby Moja puścił ten strzał, to jednak byłaby to jego wina, bo piłka dosyć daleko od słupka szybowała, no ale obronił. Tam był chyba rykoszet jeszcze, tak patrzyłem na te powtórki. Piłkę ma Gabi, Thiago. Jan Oblak już zdrowy. Podczas turnę po Stanach Zjednoczonych doznał kontuzji Słoweniec i wtedy właśnie Moja wskoczył między słupki. Utrzymuje pozycję do dzisiaj, zobaczmy. Bardzo dobry pressing Realu, przed chwilą piłkę odebrał Kroos, a zgubił ją parę sekund później Gareth Bale. Świetnie tym razem Siqueira, z dużą intuicją się w tej sytuacji zachował. Raul Jimenez po zagraniu Mandzukicza nie miał większych szans na dojście do piłki. Spokój Pepe, teraz Iker Casillas. Diego Simeone powiedział po tym, jak Real oddał Angela Di Maria, najlepszym piłkarzem Realu jest dla mnie Iker Casillas. Tak, bo to po właśnie superpucharze powiedział, że Di Maria to jest gwiazda numer jeden Realu Madryt. Modric. Drażni Cristiano, drażni Cholo Simeone, oto właśnie on. Cristiano Ronaldo, co teraz? Siqueira i rzut karny, zdaje się. Tak jest, jest jedenastka dla Realu i zaraz będziemy oglądać, co tam się zdarzyło. Siqueira od razu, jako parzony pokazywał, nie faulowałem, ale tak zanim te powtórki dostaniemy, to mam wrażenie, że nieźle go nabrał Ronaldo, że zrobił tutaj to, co chciał Portugalczyk. Tak, wtedy przed polem karnym Siqueira się cofał. Jest ta noga, złapał tutaj, można powiedzieć, w tym niekorzystnym momencie Siqueira Cristiano Ronaldo. Ewidentny faul, tym razem Siqueira zabrakło wyczucia. Teraz się właśnie powinien wycofywać i nie wchodzić w taki kontakt z Cristiano. No i oczywiście Cristiano, 5 goli z rzutów karnych strzelonych Atletico, to w nawiązaniu do tego, co mówiłeś, zobaczymy za chwilę, czy będzie szósty. Strzelił 2 w rewanżowym półfinale Copa del Rey, strzelił też z karnego w finale Ligi Mistrzów. Cristiano Ronaldo, jak będzie teraz? Ronaldo 1-1! Bezbłędnie zrobił to Cristiano. Już możemy powiedzieć, że te 18 dni odpoczynku zrobiło mu bardzo, bardzo dobrze. Dopiero we wtorek wrócił do treningów z piłką, a teraz dokumentuje ostatecznie to, że jest dzisiaj w znakomitej formie, bo od początku to on jest tutaj tym sztyletem Realu Madryt. Drugi gol Ronaldo, jeśli chodzi o spotkania ligowe w tym sezonie. Jedenastka wykonana perfekcyjnie, idealnie. Tutaj niczego nie można było poprawić. No, ściga Cristiano Ronaldo Carlosa Santillana w różnych klasyfikacjach goleadorów Realu Madryt. Widzę ogólnie goleadorów ligowych w ogóle. Będzie piął się i wskakiwał na podium we wszystkich tych klasyfikacjach już niebawem. Juanfran ucieka tutaj łatwo Jamesowi. Zagrywał jednak troszkę za plecy Raula Garcia. Kroos. Ramos. Ryzykowne to odegranie piłki. Jeszcze raz środkowy obrońca. Kroos. No i Atletico robi to,
co lubi. Robi to, na czym świetnie się zna. Agresywny pressing, zaraz po stracie piłki, niezwykle skuteczny. No teraz mamy taką bezpośrednią bardzo rywalizację na Bernabeu. Ten gol sporo zmienił, Benzema. No, gdyby ta piłka tam trafiła, jest jeszcze Ronaldo, Ramos w tej akcji uczestniczył. Ale Realowi byłoby tutaj łatwiej, byłoby przyjemniej, gdyby w tym pierwszym momencie piłka dotarła do Cristiano Ronaldo. Tutaj Ramos na spalonym. Tak, w tym momencie sędzia okazał się bardzo czujny, bo zdarzenia następowały po sobie błyskawicznie i Cristiano. Bezbłędne uderzenie Cristiano Ronaldo, 14 gol w 17 meczu przeciwko Atletico Madryt. Miguel Ángel Moya. Ramos. Więc nie będzie powtórki sprzed roku. Mamy jak na razie znakomite widowisko, do którego trochę chyba nie pasuje właśnie Raul Jimenez, ten zawodnik, który dosyć nieoczekiwanie jednak gra dziś w wyjściowym składzie. Jego nie ma na boisku. Ale z drugiej strony, czy ciebie przekonał na początku tego sezonu Antoine Griezmann? Tak jak Hiszpanie mówią, zgadzam się z tym, on jeszcze nie jest, często o nim mówią, jest jeszcze niepołączony z drużyną. No tak, ale z Griezmannem jest taki problem, że on całe życie w Realu Sociedad grał jako lewo skrzydłowy, a tutaj próbuje go na wszystkich pozycjach, tylko nie na tej. Spójrzmy. Przemo Simeone. Arbeloa, to pierwsze zagranie obrońcy Realu zablokowane. Luka Modric. Oj, bardzo niechlujne teraz rozrzucenie gry do lewej flanki. Musiał z tego skorzystać Raul Garcia. A jest na ławce jeszcze Arda Turan, o tym trzeba powiedzieć. Zawodnik, który nie grał jeszcze w Atletico w tym sezonie ani minuty. Pojechał kontuzjowany na zgrupowanie reprezentacji Turcji, co i tam rozegrał dwa mecze, z czego jeden to no, punkty pełne od pierwszej do 90 minuty. Zazwyczaj wirus FIFA szkodzi piłkarzom. Jemu pomógł. Jest też na ławce Alessio Cerci, o którym Simeone powiedział, no trenuje już z nami 10 dni. Bardzo potrzebujemy przede wszystkim jego szybkości. Zobaczymy, jaki jest stan, kiedy Cerci może Atletico pomóc. Wniosek taki, że jest kim zastąpić Raula Jimeneza. Jimenez mówił, nie ma co czekać, ja nie chcę czekać. Uważam, że jestem już gotowy, by grać nawet w najtrudniejszych meczach Atletico. No, ale dzisiaj tego nie potwierdza. Ronaldo, Bale. Dwóch rywali ma Gareth Bale. Łatwo z tego wychodzi, choć biegnie z piłką w poprzek boiska. Teraz dośrodkowanie. Bez problemu złapał piłkę Miguel Ángel Moya. Ostatnio Moya biesiaduje wespół z Ikerem Casillasem. Zostali sfotografowani w jednej ze restauracji w towarzystwie Codiny, bramkarza Getafe, który w Getafe był partnerem Moi, a kiedyś przecież w Realu kolegą Casillasa. On ich ze sobą poznał i Moya z Casillasem ponoć przypadli sobie do gustu, znaleźli wiele wspólnych tematów. Bale. Dwóch partnerów Bale'a w szesnastce to Benzema i Ronaldo. Zagranie mocne, zagranie do lewej strony. Quintrao, 31 minuta. Quintrao, Moya. Tutaj jeszcze raz Rodriguez. Nie, o, tutaj właśnie, nic się nie stało. Po odegraniu piłki gdzieś tam spotkały się nogi dwóch graczy. Tam był Raul Garcia przy Jamesie. Ale wyglądało to, no to raczej na przypadek. No to odniosłem wrażenie, że spotkały się dwie nogi Jamesa ze sobą przypadkowo. Lewa z prawą. To też spowodowało upadek zawodnika. Ramos. Teraz piłkarze Realu mogą bez wielkiego pośpiechu kilka minut pograć. Już nie udało im się strzelić natychmiast drugiego gola po pierwszym. Bale nadział się na Gabiego, a ten z kolei na Arbeloe. Który miał nie grać dzisiaj, miał Sergio Ramos wrócić na prawą obronę po dłuższym czasie, ale ostatecznie postawił na Arbeloe, a nie na Varana. Carlo Ancelotti. Oprócz tego, że w tym meczu mamy wielkie emocje, oprócz tego, że już mamy gola, a to dopiero 32 minuta, że mamy wielką pasję, czasami nawet furię na boisku, to mnie najbardziej podoba się to, jak obie drużyny reagują na stratę piłki. To jest naprawdę imponujące. Ten natychmiastowy ruch w stronę ludzi, którzy piłkę właśnie zabrali.
Siqueira, no tutaj troszkę chaotycznie, troszkę nerwowo już. Bardzo trudno było dokładnie dograć piłkę. Ale odważnie poszedł Siqueira, ma taką naturalną łatwość właśnie dobiegnięcia do linii końcowej z piłką, do środkowania. Tym razem w ogóle nie było tutaj środkowej strefy. Pewnie Państwo to zauważyli, Ronaldo obok bramki. No taki moment, kiedy nie ma tego środka, jest wymarzony dla Cristiano Ronaldo, bo kiedy dostanie piłkę, to później już w takiej zdezorganizowanej grze najczęściej jest tylko jeden rywal, a to dla Ronaldo nie jest problem. No i tak, Ronaldo zdecydowanie przestawiony na drugie skrzydło, tam gdzie broni Siqueira. Po kilku pierwszych minutach, kiedy Bale usiłował tamtędy atakować i z nim przede wszystkim grał zespół, teraz na tę pozycję przesunął się Cristiano. Z nim grają koledzy, jego uruchamiają na tym skrzydle. Ale często też widzimy go tak jak teraz, za Benzemą, a James gdzieś tam przesunięty przez tę wielką portugalską gwiazdę do lewej strony. Bo to jest tak, że na początku Cristiano zmieniał się z Jamesem, a teraz zmienia się z Bale'em. I to Bale wchodzi na środek za Benzemę, a James zmarginalizowany, tak to trzeba określić, na lewej stronie. Benzema fauluje teraz Thiago. Tak, no to nie jest łatwe odnaleźć się wśród takich gwiazd. Myślę o Jamesie. Carlo Ancelotti mówi, jest młody, potrzebuje czasu. Ale James będzie musiał sobie jakoś to układać w głowie. Będzie musiał zaznaczać to, że też jest ważną częścią tej drużyny, bo To nie jest tak, że tam można być cały czas bardzo grzecznym chłopcem, który usuwa się w cień. Benzema źle przyjął piłkę, fatalnie, a całą robotę zrobił tu za niego Cristiano Ronaldo. To była piłka wyłożona na tacy. Już chyba nie będziemy mówić o tym, gdzie jest gra Cristiano Ronaldo, jakie on ma zadania taktyczne, jak się ma przesuwa i z kim zmienia pozycjami, bo jak widzimy, on gra tam, gdzie chce, w każdej akcji, może być gdzie indziej. Nie można było tego zrobić tak, jak to zrobił Karim Benzema. To była wymarzona okazja, żeby wyjść na prowadzenie. Bale. O, tutaj pod faul, pod rywala, w tor jego biegu szedł James Rodriguez. Doskonale widział, że zbliża się Mario Mandzukic. Ronaldo, coraz bardziej energetyczny, Cristiano Ronaldo, João Miranda. Atletico ma chyba najtrudniejszy moment w tej pierwszej połowie, właśnie teraz. Nie wtedy, kiedy straciło gola, kiedy Siqueira został wyprowadzony w pole przez Cristiano Ronaldo. Myślę, że te ostatnie minuty są najtrudniejsze dla piłkarzy Diego Simeone. A jeśli chodzi o Real Madrid, to wypada zacytować w tym momencie Carlo Ancelottiego słowa, które stały się tytułami artykułów o Realu. Real Madrid jest jak pojazd z silnikiem diesla, musi się trochę rozgrzać. Mówił to w perspektywie całego sezonu, ale w kontekście dzisiejszego meczu też tak to właśnie wygląda. No teraz już ten diesel wchodzi na idealne obroty, optymalne i Atletico zostaje zepchnięte do głębokiej. No za chwilę to może być już rozpaczliwa defensywa. Chwilami też tak to teraz wygląda. Okay. Out dla Realu. Ile zrobił Koke, by wyjść z piłką na wolną przestrzeń. Nie udało mu się to. Cross. Ramos. Cuentrao. Toni Kroos. James Rodriguez. I szeroko do prawej. Tutaj jest Arbeloa. Krótko. Gareth Bale. Atletico cały czas tutaj nie popełnia błędu, jeśli chodzi o ustawienie, nie ułatwia zadania królewskim. Real, szybki odbiór piłki, tym razem tę piłkę zabrał rywalowi Rodriguez, Toni Kroos! No, chyba najsłabszy strzał, jaki w tym meczu mieliśmy okazję oglądać. Wyraźnie piłka zeszła z nogi Toniego Kroosa. Ale nagrodzony brawami Toni Kroos. Bardzo szybko zaskarbił sobie uznanie kibiców Realu Madryt, tak na zachętę, nawet po takiej akcji minimum brawa. I teraz jak zinterpretować zachowanie Cristiano Ronaldo po tej zepsutej przez Karima Benzemę szansie? Nie wiem. Raul Garcia mocno teraz stanął na nogach, odparł atak Ramosa. No. Parę razy zaiskrzyło między nimi w tych meczach o Super Puchar Hiszpanii. Zresztą, jeśli chodzi o Ramosa, to tam było bardzo gorąco.
na linii. Właśnie Ramos, Mario Mandzukic, Bale. Trudna piłka, bardzo trudna dla Cristiano Ronaldo. Strata nie jest tutaj niczym dziwnym. Siqueira. Atletico wreszcie przechodzi linię środkową. Jest ten niebezpieczny Brazylijczyk, ale to też nie było dobre dośrodkowanie. Też było widać teraz taką asekuracyjną, powiedziałbym, rzecz. Siqueira dostał piłkę, Koke był ustawiony za nim, nie zrobił nic, żeby podłączyć się do tej akcji, żeby dać jakąś opcję rozegrania piłki. Siqueira był z przodu, to Koke po prostu wszystko zabezpieczał. Benzema obok bramki. To jest tak, jeszcze wracając do akcji Atletico, jak cię rywal gnięcie i wychodzisz z piłką na jego połowę, to zróbmy cokolwiek. Taka filozofia obowiązuje, a teraz Karim Benzema już o wiele staranniej wykonał akcję niż piłkarze Atletico, no ale nie wyszło mu, strzał mu się nie udał po prostu. Tak, też mu piłka zeszła z nogi, z jego prawej stopy, wcześniej zeszła z lewej stopy Toniego Krosa. Gramy dalej, sędzia puszcza tę akcję, uderzenie Raula Jimeneza, ale złe, słabe. To też był taki moment, swego rodzaju ostrzeżenie dla piłkarzy Carlo Ancelottiego, bo można powiedzieć, że teraz Atletico w ataku nic nie gra, ale w przypadku tej drużyny to jest tak, że Mandzukic wygrywa jedną główkę i partner pędzi na bramkę. Czasami da się w ten sposób zaskoczyć obronę także Realu Madryt. Będę zdziwiony, jeśli Jimenez wyjdzie na drugą połowę, bo zdecydowanie ten mecz go przerasta. Jak został piłkarzem Raul Jimenez, to jest ciekawa historia. Otóż był kiedyś z ojcem właśnie w Madrycie turystycznie, ale może dokończę im za chwilkę. No i w muzeum zobaczył Hugo Sancheza, jego zdjęcie, notkę o nim i powiedział: będę jak Hugo Sanchez, też strzelał gole w Madrycie, popatrzmy. Znakomicie Ronaldo strzał, moja broni! Benzema nie ma szansy na dobitkę, to on wspaniale w powietrzu kontrował piłkę, tyle że moja stanął na wysokości zadania. Ramos szaleje teraz przy Mirandzie, jest Benzema, wszystko czysto, piłkę ma Atletico. I teraz jeśli nie uda się Krosowi, udało się odebrać piłkę, ale był przy niej Jimenez, udać się musiało. Pepe. Chyba nie będziemy się pastwić nad tym młodym zawodnikiem. Ale po prostu gra w dziesiątkę Atletico. Nie takim młodym, ale jeszcze już 3 lata. No, stary nie jest. Ale to nie jest też 18-latek. Może zostać zjedzony przez tremę. Jeszcze raz Ronaldo, który znowu tutaj sobie poradził, tym razem z Koke. No a tam fantastycznie Benzema wygrał ten pojedynek z João Mirandą. Akurat teraz znakomity obrońca, jakim jest Miranda, nie miał nic do powiedzenia. A Benzema był o włos od strzelenia gola. Kolejny znakomity obrońca, który nie chciał nigdzie odchodzić z Atletico, a mógł do wielu różnych klubów. Wrócił natomiast Miranda do reprezentacji Brazylii w meczu z Kolumbią. Zagrał znakomicie. Ramos. Ronaldo. Często ściąga na siebie uwagę dwóch, czasami nawet trzech piłkarzy, Cristiano Ronaldo, a potem jak odda piłkę, jego koledzy są naprawdę w bardzo dobrej sytuacji. Tutaj pan Mateu Laos zerwał się do jakiegoś krótkiego sprintu, jakby się bał, że tam coś złego zaczyna się dziać między piłkarzami. No i tak, drużyn. Zrobił bardzo brzydką rzecz Mandzukic, na żółtą kartkę tak naprawdę. Bo już tam była kartka, właśnie tymi formalnościami zajął się pan Mateu Laos, a później jeszcze zobaczył, był tam Pepe. No tak, masz rację. Więc kartka tutaj na pewno jest. 42 minuta. 1-1 na Estadio Santiago Bernabeu. Potwierdzenie kartki dla Mandzukicza. To trzeci piłkarz Atletico ukarany dziś w ten sposób. Ronaldo nie zatrzymał go tym razem Koke. Czy to jest Koke, czy to jest Siqueira? Jeżeli nie ma wsparcia od drugiego piłkarza Atletico, no to kłopoty gotowe. To już jest czwarta żółta kartka, jaką pan Laos pokazał w tym meczu. Ta jego średnia, która dała mu... Spójrzmy, teraz był Pepe, jest Cristiano Ronaldo, ale piłka jest za daleko od Portugalczyka. Która dała mu drugie miejsce w klasyfikacji
najczęściej pokazujących żółte kartki arbitrów poprzedniego sezonu to było 6 z przecinkiem. A więc jest na najlepszej drodze, by ją dzisiaj nawet przekroczyć. A już po tej pierwszej kolejce, niezłą średnią. Tak. Myślę, że będzie Atletico zadowolone, jeśli dowiezie remis do końca, chociaż w momencie, kiedy objęło prowadzenie, pewnie inaczej ten mecz, dalszy jego ciąg sobie wyobrażał Diego Simeone. Ależ fatalne zagranie teraz Ramosa, Raul Garcia. Ramos stanął na drodze i tym razem w dużym stopniu przyczynił się do naprawienia błędu. Ronaldo, z prawej strony jest Bale, ale wyrzucony tym zagraniem Gareth Bale. A biednemu Jimenezowi siatkę jeszcze założyli. Bale za daleko, za mocno. Chwila oddechu dla defensywy Atletico. Musi sobie wykopać miejsce w zespole. James Rodriguez musi sam sobie znaleźć dla siebie rolę. Tak to dzisiaj wygląda. Też mam takie wrażenie. A on, każda piłka, którą James dostaje, to jest dla niego szansa. Ale też nie może być bardzo spięty. Nie może tak do tego podchodzić, bo każdemu zdarza się zanotować stratę. Tacy piłkarze jak James Rodriguez, tak zupełnie na marginesie, to są ludzie, którzy muszą próbować często trudnych wariantów. On musi pokazać, że to potrafi, nawet jeżeli czasami jest to związane ze stratą piłki, z podjęciem nawet złej decyzji, bo takowe Ronaldo też się zdarzają, tyle że no tutaj już rolę często odgrywa status, jakim cieszy się Cristiano Ronaldo. Tak, jeśli chodzi o Jamesa, to można sobie wyobrazić, zgadywać, co by powiedział Carlo Ancelotti. Chłopie, jesteś wielkim piłkarzem. Musisz wziąć sprawy w swoje ręce. Ja cię nie będę prowadził za rączkę w tym zespole po boisku i nakreślał ci każdego twojego ruchu. Ramos. Teraz piłkarze jakby w jakimś sensie czuli, że to ostatnie zagrania, ostatnie sekundy tej pierwszej połowy. Jeszcze jedna próba, taka zdecydowana próba Realu Madryt. Cristiano Ronaldo, z prawej strony znowu Bale. Zamarkował uderzenie Ronaldo. Ronaldo parę metrów w poprzek. Szukał tutaj bardzo koronkowej gry z Jamesem Rodriguezem. Nie opanował piłki Mandzukic. Krytykujemy Jimeneza, ale i Mandzukic też nie pokazuje się kolegom tam, gdzie się pokazywać im powinien. Arbeloa. Bale. Modric. Kroos. Kroos. Benzema. Nie udało się Benzemie odegrać piłki. Znowu dojście Realu, doskok Realu. No właśnie, to jest zawsze plan minimum. Przynajmniej zlikwidować kontrę rywala w samym zarodku. No i teraz zrobił to Arbeloa, który dzisiaj gra bardzo poprawnie. Ale tutaj była prowokacja ze strony Koke. Brawa dla obrońcy Realu, że utrzymał nerwy na wodzy, bo mógł odpowiedzieć. Wiemy, że czasami mu się to zdarzało w inny sposób, ale zreflektował się. Iker Casillas, na razie już wszyscy gotowi, by rozpocząć drugą połowę meczu derbowego. Na razie Real remisuje z Atletico 1-1 w 10 minucie. Thiago dla gości. Po rzucie rożnym wykonanym przez Koke w 26. Cristiano Ronaldo z 11 metrów po faulu Siqueiry właśnie na Ronaldo. Można powiedzieć, że najpierw Real otrzymał w pierwszej połowie bardzo mocny cios, potem powolutku wchodził na coraz wyższe obroty. Po tej indywidualnej akcji Cristiano Ronaldo, sam Portugalczyk, wykorzystał świetną okazję, wykorzystał 11. No i później kłopoty miało Atletico, jeśli chodzi o grę ofensywną. Natomiast dobrze wiemy, że to nie jest taka drużyna, która w ogóle idzie w rozsypkę, jeżeli nie układa się gra na połowie przeciwnika. Bo na tej swojej piłkarze Diego Simeone są wielkimi mistrzami, jeśli chodzi o destrukcję. Jest wciąż Raul Jimenez na boisku, a więc liczę na to, że poprawi się ten zawodnik w drugiej połowie. No nie wiem, czy ta ofensywna taktyka Atletico funkcjonowała. Bo z jednej strony 80% goli strzelonych po stałych fragmentach gry to świadczy o tym, że świetnie je wykonuje drużyna, ale z drugiej strony też mówi wiele o jakości ataku pozycyjnego czy kontrataku, po prostu jakości ataków z gry. Dzisiaj jest ona bardzo mizerna, jeśli chodzi o Atletico.
Gareth Bale. Arbeloa. Na stadionie oczywiście komplet widzów jeszcze rano. Ostatnie 700 wejściówek pojawiło się ze zwrotów. No ciekawe, czy ktoś z Państwa zgadnie, ilu kibiców Atletico na ten mecz przybyło. Ilu ich jest? Otóż 40. Tylko tyle biletów kupili kibice Atletico. Uznali, że 70 euro to zbyt dużo. Zatem dzisiaj można powiedzieć, że niemal bez wsparcia własnych sympatyków Atletico. Gareth Bale, przy nim Koke. Bale wycofuje piłkę, Arbeloa, James Rodriguez z głębi pola, wymiana piłki, Rodriguez nad bramką Moi. A widocznie jednak, tak patrząc po trybunach, sporo kibiców Realu nie zgłosiło tego, tych posiadających abonamenty, że dzisiaj ich nie będzie. Trafiają się jednak puste krzesełka. Już niebawem obie drużyny zadebiutują w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 14-15 tego samego dnia, dokładnie za 3 dni. Czyli we wtorek Real Madryt u siebie z FC Basel, Atletico Madryt na wyjeździe z Olympiakosem Pireus. Tak patrząc na grupy Realu i Atletico, można dojść do wniosku, że są pewne podobieństwa, bo tam jest jedna, wśród rywali jest jedna bardzo silna drużyna. W przypadku Realu oczywiście Liverpool, w przypadku Atletico Juventus Turyn. No i dwaj tacy rywale, z którymi teoretycznie hiszpańskie drużyny nie powinny mieć kłopotów. A zobaczymy, co pokaże rzeczywistość. Mandzukic. Mandzukic ładnie się zastawił, poczekał tutaj na kolegów. Dobrze, dobrze wyliczył ten ślizg Pepe. No i w dodatku jeszcze interwencja była na tyle szczęśliwa, że piłka została przyznana Realowi. Na spalonym Karim Benzema. To było w tej akcji najważniejsze. Troszkę ucierpiał w tym pojedynku z Mirandą. Atletico Madryt to nie jest idealny rywal na przełamanie dla Karima Benzemy. Otóż w 15 meczach przeciwko tej drużynie Karim strzelił tylko 2 gole, więc można powiedzieć, że jest słaby po prostu w meczach derbowych na obu Francuz. Ale też trzeba pamiętać, że Benzema w poprzednim sezonie, w końcu bardzo udanym dla królewskich, potrafił strzelać gole w bardzo ważnych meczach. Benzema zahaczył rywala, a to jest moment, w którym był na spalonym Karim Benzema, bez wątpliwości. Tak. Rzut wolny dla Atletico. Się dużo mówiło o tym, jak to dobrze zrobiło Karimowi Benzemie sprzedanie Gonzalo Higuaina, no ale jednak statystyka tych goli, kiedy popatrzmy. Koke za głęboko, Casillas. Kiedy nie było już Higuaina, czyli w poprzednim sezonie, na kolana nie rzuca gol Karima Benzemy oczywiście, 25 w 57 meczach. Ładna kombinacja królewskich, gra na jeden kontakt, błąd Ronaldo, za daleko wypuścił sobie piłkę, od razu wykorzystał to Juan Fran. A teraz Sergio Ramos. To są momenty, w których obrońca musi zagrać bezpiecznie. Tak, tak. Nie może przegrać jakiejś przebitki, bo to może być kluczowe. Wyładowanie elektryczne nastąpiło. Ramos oczywiście blisko Mandzukicza. Znamy ten obrazek z dwumeczu o Superpuchar Hiszpanii. Arbeloa musi teraz daleko biec po piłkę. No i proszę, wyłączyli troszkę silnik dieslowski. Wyłączył Carlo Ancelotti, czy też sędzia. No i znów on się musi rozgrzewać po przerwie. Tak, Realowi na początku się nie klei. Ale też na pewno chcą uniknąć takiego początku drugiej połowy, jaki przydarzył się w tych pierwszych trzech kwadransach takiego wydarzenia. Tutaj musi być koncentracja, mobilizacja, patrzenie na wszystko, na 100%. Modric. Pepe. Ramos szuka sobie miejsca, James Rodriguez, to samo można powiedzieć o Ronaldo. Buentrao. James teraz do lewej. Ale tam trudno będzie liczyć na to, że dostanie się piłkę. Schował się za jednym z piłkarzy Atletico. James Rodriguez, Arbeloa. Pepe. Pepe z dystansu, mocno niecelnie. Spokojnie jest dosyć ten mecz na początku drugiej połowy. Tak, ja rozumiem ten gest Pepe, bo okej. Okay. Środkowy obrońca też ma prawo spróbować od czasu do czasu, ale nie wiem, czy tutaj po prostu nie było tak,
Pepe zabrakło troszkę cierpliwości, żeby jeszcze raz rozrzucić tę grę gdzieś do boku. Ale długofalowe korzyści z takich strzałów z dystansu są jednak spore, nawet jeśli ta bezpośrednia nie została osiągnięta w postaci gola. Także na pewno nikt do Pepe pretensji mieć nie powinien. Benzema blokowany tutaj m.in. przez Thiago. Przedłużył kontrakt tego lata Karim Benzema z Realem Madryt do 2019 roku. Ulubieniec Florentino Pereza, o tym hiszpańska prasa pisze od dawna, że prezydent ma wyjątkową słabość do Karima, a myślę też, że i Cristiano Ronaldo stoi za tym, że te kontrakty się z nim przedłuża. Oj, teraz błąd tutaj niewykorzystany, trzeba zauważyć, przez Raula Jimeneza. Okazał się dobrym nosem w tej sytuacji Jimenez, ale już nogi go zdecydowanie zawiodły. Arbeloa faulowany, rzut wolny dla Królewskich. Przekroczył przepisy Gabi. Gabi dzisiaj nie jest sobą. No wielu mówi, że w tym Atletico Diego Simeone na początku tego nowego sezonu Gabi nie jest sobą, Koke nie jest sobą, Mario Suarez nie jest sobą. Podkreśla się, że tak najbardziej zbliżoną formacją do tego poziomu, który był proponowany w sezonie 13-14, to jest defensywa. I właśnie dzięki temu Atletico jest w miarę skuteczne. Tak, naprawdę niewiele proponuje Atletico, jeśli chodzi o grę ofensywną. To się wciąż nie zazębia, a przecież po tym meczu na Vicente Calderon z Realem można było mieć wrażenie, że to jest lepsze Atletico niż w poprzednim sezonie, bo tam naprawdę drużyna grała znakomicie. No ale spokojnie z tymi ocenami, bo na razie chłopcy Simeone i Mono Burgosa robią swoje, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzeczywiście może być tak, że to jeszcze nie jest optimum formy, co można zrozumieć, naprawdę można zrozumieć, to jest trzecia kolejka ligowego sezonu, to przecież oni nie przegrali meczu, oni zdobyli Super Puchar Hiszpanii, po dwóch kolejkach mają 4 punkty być może po tym meczu na Bernabeu. Też miejmy baczenie na to, z kim oni dzisiaj grają i gdzie. Być może tych punktów będą mieli nawet więcej. Juanfran. Tam Raul Garcia i Raul Jimenez, który próbował tam przestawić Pepe. To mu się do końca nie powiodło. Cristiano Ronaldo szuka tutaj kontry, ale było trudno. Trzeba było grać krótko. A kiedy gra się krótko, a rywale są w przewadze liczebnej, to wskazana jest perfekcyjna dokładność. Kolejny raz Atletico odebrało piłkę w okolicy linii środkowej. To jest ta baza, na której można budować marzenia o zwycięstwie. No ale teraz trzeba było uciec się do faulu i nie wiem, czy Gabi nie dostanie. Oczywiście, że dostanie żółtą kartkę od Mateu Laoza. To jest jeszcze jedno przewinienie na Rodriguezie. Trzeba przyznać, że on ma taki automat, jeśli chodzi o to wchodzenie w tor biegu przeciwnika. Pół kroku przed. No i naprawdę, to jest niewdzięczne dla rywala to, co robi James Rodriguez, bo jeżeli człowiek już jest pół metra za nim, no właśnie, no to musi skończyć tak jak Gabi przed chwilą. Widzieliśmy wiele takich akcji w pierwszej połowie meczu. Za to jest to trochę takie masochistyczne ze strony Jamesa, bo co chwila jest kopany po kostkach. No, zostawia ci nieciekawy wybór. Idziesz dalej, to za cenę kartki, faulujesz mnie. Jeśli mnie odpuścisz, no to ja odjadę. Arbeloa. Koke teraz za boczną linię boiska. Szybko chce grać prawy obrońca Królewskich. Pepe. Ramos. A z lewej strony Krosa. Gra z pominięciem Niemca od razu do Quetrao. Dobrze ustawiony tutaj Raul Garcia. Co do Jamesa, to ostatnio głośniej niż o nim samym było jego żonie, Daniela Ospina. To bowiem siatkarka, która właśnie podpisała kontrakt z drużyną Volley Playa Madrid, drugoligową. No i tym samym wznawiała karierę zawieszoną z powodu ciąży i urodzenia córeczki. Proszę spojrzeć na te liczby. Real Madrid ma o wiele więcej procentowo tych dobrych zagrań w stosunku do wszystkich niż Atletico. Ta różnica była naprawdę bardzo duża. Nie rozwiązał tej sytuacji właściwie Luka Modric, a to Mono Burgos jeszcze raz. Oj, tych historia jego starć z Realem Madryt, woli czy to piłkarza, czy trenera, naprawdę obfituje w rozmaite incydenty. Podczas przerwy między regularnym czasem gry a dogrywką w finale Pucharu Hiszpanii kiedyś
podbiegł do... podkradł się do obozu Realu Madryt, usiłował coś podsłuchać, co tam José Mourinho swoim piłkarzom przedkłada. Może o tym za chwilę, bo Quintrao. Znakomicie odegrana piłka przez Ronaldo. Quintrao i Thiago. Jeszcze raz Fabio Quintrao. Pogonił go José Mourinho. Obaj się tam nie pobili. Omar Rodriguez do Ronaldo. Kłopoty Portugalczyka oznaczały tutaj stratę piłki. Pepe nie przeliczył się tutaj, choć przez chwilę mogło się wydawać, że tak właśnie się stanie. Żadnych nie mamy dzisiaj przebitek na lożę honorową, ani na miejsce, z którego obserwuje ten mecz Cholo Simeone. Nie namierzyli go. Tak. Na stadionie Rayo Vallecano Cholo ukrył się w kabinie radiowej, z której zazwyczaj nadawane są właśnie relacje do jednej ze stacji, ale został odnaleziony w końcu. Modric, dobry przerzut do prawej strony, Gareth Bale naprzeciwko Siqueira. Bale, to nie jest udane zagranie. Miguel Angel Moya. Carlo Ancelotti mówił przed tym meczem, cel to grać intensywnie, grać dobrze 90 minut, a nie 30. No, oczywiście nawiązanie do tego, co złe, do tego, co działo się z Królewskimi na Estadio Anoeta. Naprawdę trudno było to wytłumaczyć. Ale też był bardzo zadowolony z tych pierwszych dwóch kwadransów na tym stadionie i chciałby, żeby jego drużyna właśnie tak grała dzisiaj. Potem natomiast ta zapaść fatalna nastąpiła. Tak, to była niemoc, ale to też była niemoc. To była też niemoc, jeżeli chodzi o decyzję, czy wszystkie te środki, którymi dysponował Carlo Ancelotti na ławce przy już niekorzystnym wyniku, bo pamiętają Państwo zmiany, kto tam wchodził na boisko w tamtym spotkaniu. Khedira, Arbeloa, po tym jak Real tracił kolejne gole. Tam siedział tylko jeden ofensywny piłkarz, napastnik, 19-letni napastnik Realu Madryt, Castilla, Raul de Tomasi. Nie został użyty przez Ancelottiego. Piłka w powietrzu w polu karnym Realu. To ciekawe starcie. Quintrao. Sytuacja ciekawa, tutaj zobaczmy. I Raul Garcia. No, można tu mówić o ścisłej kontroli nad rywalem ze strony Quintrao. James Rodriguez popędził w stronę Moi. Dzisiaj na lewej obronie Realu Quintrao, który w drugiej połowie gra bardzo aktywnie. Sędzia pokazuje, że właśnie Quintrao zagrał teraz łokciem. Może dlatego, że Marcelo Arda Turan nam się na boisku za chwilę zaprezentuje, że Marcelo przyleciał się do Miami tutaj po to, by nie zagrać ani minuty dla reprezentacji Brazylii. Popatrzmy. Ładna akcja Atletico. Mandzukic szuka strzału. Mandzukic! Nie będzie dobitki. Ten strzał Mandzukicza zablokował Sergio Ramos. Ale teraz z kolei piłka nie została wybita na oślep i ale z tego powodu cierpi. Oj, Thiago teraz próbował znakomitego zagrania do Siqueiry. Ronaldo, odpowiedź Królewskich. Arda Turan przygląda się temu wszystkiemu z zabocznej linii. Jeszcze nie może wejść na boisko. Toni Kroos. Z prawej strony Modric. On dostaje piłkę. Modric rusza. James Rodriguez. Nic to Modricowi nie pomaga. Gareth Bale. James Rodriguez, miękko Bale. To jest strzał, ale też żadne wyzwanie dla Moi. Nie muszę niczego nikomu udowadniać, mówił Gareth Bale przed tym spotkaniem. Zawiodłem na pewno nadziei w tym pierwszym sezonie. Ramos, Raul Garcia, to jest faul Ramosa. Popracował ramionami środkowy obrońca Realu. 60. minuta derbów na Estadio Santiago Bernabeu. Czy teraz będzie zmiana? Tak jest. Arda Turan już za moment na boisku. Leczył kontuzję, teraz wraca do gry. Ale zmienia Gabiego. Gabiego, który rzeczywiście dzisiaj... O, jest wreszcie, tak, Diego Simeone. Zdziwiony zmianą. Diego Simeone, co ten Monoburgos robi? Taką mam minę. Dlaczego on zdejmuje mi kapitana? Chodzi Arda Turan. Ja też jestem trochę zdziwiony. Tak, no bo można się było spodziewać zejścia Jimeneza. No ale cóż, ofensywnie będzie grało Atletico. Atletico przetrwało pierwszy kwadrans. Może uznali, że popatrzmy. Zamieszanie znowu w polu karnym. Co teraz?
Gareth Bale patrzy ze zdziwieniem na rywala. Pyta, co ci się stało, chłopie, dlaczego runąłeś na trawę? No to może my zobaczymy. Tutaj jest Raul Jimenez, Gareth Bale gdzieś tam przez chwilę. Szarpnięty za koszulkę, a nawet przytrzymywany przez Bale'a. No to Raul mógł być Jimenez. rzutkany tak na... Mógł być, to naprawdę. Prawda. Gdyby sędzia był tutaj bardzo skrupulatny, to jedenastkę by podyktował. Uwaga, jest Godin, Casillas tylko wzrokiem odprowadzał piłkę za bramkę. Mógł sobie na to pozwolić bramkarz Realu. Może trenerzy Atletico, jeśli wchodzimy w szczegóły, kto konkretnie doszli do wniosku, że tak jak przed dwoma tygodniami w San Sebastian, Realowi ta ropa, bo już nie będziemy mówić o benzynie, w pewnym momencie się i dzisiaj kończy. Kiedy się skończyła i dzisiaj tak samo będzie i trzeba zaatakować. James Rodriguez sprytnie chciał to zrobić, liczył, że piłka minie Diego Godina, ale też trzeba wiedzieć, że z bramki od razu wychodził Miguel Angel Moya, Javier Chicharito Hernandez. Za chwilę będzie na murawie Stadio Santiago Bernabeu. Ktoś wołał Mariaciego, taki tytuł dała jedna z meksykańskich gazet, pisząc właśnie o tym meczu. Ktoś wołał Mariacik dokładniej, no bo chodziło i o Jimeneza, i o Chicharito. Za chwilę po raz pierwszy w historii derbów Madrytu dwaj piłkarze z Meksyku staną po przeciwnych stronach. Toni Kroos, Ronaldo. Ten Mariachi z Atletico dzisiaj się nie może do tego meczu wpasować, jak pójdzie Chicharito. Buentrao z lewej strony i Diego Godin wcześniej. Ładnie piłkę prowadził w środkowej strefie Luka Modric. Kontra Atletico, Arda Turan. Idzie tam od razu w sukurs Guilherme Siqueira. Arda Turan. Siqueira dogoni piłkę. No nie, dostał za mocne zagranie. Tak patrzy z uśmiechem niedowierzania, jakby chciał powiedzieć, no nie można było tak zepsuć tej akcji. Żółta kartka, protesty i niezrozumienie ze strony Arbeloi, a kartka właśnie dla niego. Jest też przygotowany do wejścia na boisko Antoine Griezmann. Tak, to jest odłożona kartka dla Arbeloi. Javier Hernandez za Karima Benzemę. Mamy na boisku człowieka, który w Manchesterze, na Old Trafford, pojawił się w 2010 roku. Początek chyba był lepszy niż koniec, a nawet na pewno. To było 13 goli strzelonych w sezonie 10-11. W kolejnych sezonach Premier League 10 goli i ostatnio tylko 4. No byli przez chwilę na boisku razem Chicharito i Raul Jimenez. Można to w sekundach oddać. Tak, ale piłka nie była w tym momencie w grze. No tak, co do Karima Benzemy, to jego mina wyrażała świadomość, że lepiej już było. Że teraz znów zaczną się przed każdym meczem wątpliwości, spekulacje prasy i pewnie też dylematy Carlo Ancelottiego, kto powinien grać na środku ataku, czy on, czy inny klasowy środkowy napastnik. Czyli właśnie Chicharito Hernandez. Chicharito Hernandez, który mimo wszystko, mimo tego, że jak słusznie zauważyłeś, początek miał lepszy w Manchesterze niż koniec, statystyki ma niezłe, 154 mecze. W większości z ławki 59 goli, 20 asyst. No i też jeszcze warto tu powiedzieć, że zarówno debiuty w Chivas Guadalajara, jak i w Manchesterze United, to były debiuty okraszone golami w przypadku Chicharito. Czy dzisiaj będzie kontynuował ten swój zwyczaj. No już dwie zmiany w drużynie Atletico, takie małe podsumowanie. A gdzieś tam mignął nam też kilkanaście minut temu biegnący na rozgrzewkę Churchill. Na razie jego akurat na boisku nie ma. Zagranie w stronę Ardy Turana niedokładne. Quentrao. No ale teraz Atletico będziemy oglądali takie w wersji mniej pancernej, natomiast bardziej takiej kawaleryjskiej. W końcu Turan i Griezmann to piłkarze, którzy lubią szybko biegać i umieją biegać szybko z piłką. Jeszcze jeśli wejdzie Churchill, kolejny wiatrak na prawą stronę, no to będzie ciekawie. Ronaldo ma sporo miejsca. Ronaldo! No i tutaj wydawało się, że ten strzał Jamesa Rodriguez'a powinien być lepszy. Ale para poszła w gwizdek, w ten rozbieg, w ten wyskok, zamach. Sam strzał był tego nie warty. 66. minuta meczu. Wciąż Real nie ma tego, co właściwie jako jedyne dzisiaj się dla niego liczy.
Raul Garcia pozostaje na prawej pomocy, na której grał od początku tego spotkania. Griezmann jest chyba na lewej. Nie, Griezmann za plecami w tej chwili Mandzukicia. Tak, tam Raul Garcia jest z przodu, jest Mandzukic, jest Griezmann. Czekajmy jeszcze chwilę z werdyktem. Co to? Tak, trzeba będzie zobaczyć. Atletico. Trzeba będzie zwrócić uwagę na Atletico w momencie, kiedy Real będzie grał atak pozycyjny. Raul Garcia teraz na pograniczu faulu, jednak barkiem. Wiemy, że takich starć nigdy nie brakuje, gdy blisko siebie znajdą się Sergio Ramos i Raul Garcia właśnie. Arda Turan na lewej stronie, a więc... Bale przyspiesza, jest asekuracja znakomita ze strony Diego Godina. Ronaldo. A tutaj z kolei pojawił się Thiago i pokrzyżował plany Ronaldo. Siqueira. Wraca Chicharito, fauluje jeszcze, prowokuje, no nieprzyjemne starcie, bo Siqueira wpadł na kolejnego piłkarza Realu. Na Arbeloa i odbił się od niego jak od skały, ale oczywiście on już był rozchwiany przez te właśnie ataki Chicharito. Tak, no, nie można było wyhamować tego impetu. Jest kartka za to. Mam nadzieję, że Siqueira się szybko podniesie. Dwadzieścia kilka minut do końca spotkania. Co do Griezmana, no to zapowiedział Diego Simeone, że on będzie go ustawiał na wszystkich pozycjach w ataku. Nawet na szpicy, nawet na dziewiątce, zarówno na prawym, lewym skrzydle, jak i na media punta, ale właśnie na tej ostatniej pozycji. Widzi go na początku. Nie do końca potrafię zrozumieć, dlaczego tak właśnie tego piłkarza obsadza Diego Simeone. Może przyszłość przyzna mu rację. Na razie, jak zauważyłeś wcześniej, troszkę się gubi Griezmann. No to też jest dla niego ważny moment. To nie jest pierwszy raz, kiedy zaczyna mecz na ławce Griezmann. Tak było chociażby w pierwszym meczu o Superpuchar Hiszpanii, właśnie tu na Bernabeu. On dostał wtedy szansę wchodząc z ławki w trakcie gry. No i te minuty, których często człowiek nie ma tyle, ile by chciał, trzeba je wykorzystać. To jest ten czas, kiedy trzeba pokazać, że w kolejnym meczu warto na mnie postawić od pierwszej minuty. Idea może być taka, żeby piłki zgrywane głową przez Mandzukicia szybki Griezmann przechwytywał. Wyskakiwał z zapleców Chorwata. Tak, no to jest taki wynik, że tutaj czasami, tak jak mówiliśmy w pierwszej połowie, jedna główka wygrana przez Mandzukicza może otworzyć przed piłkarzami Diego Simeone i Molo Burgosa szansę na wygranie nawet tego meczu. Juanfran. Dobrze teraz, agresywnie Real to wszystko zapoczątkował James Rodriguez. Ładny zwód do środka, zgubiony Koke, James Rodriguez. Dużo tu miejsca w środku pola. Jest Bale, ale tam jeszcze padający Thiago trącił piłkę. Pepe. Bale też dzisiaj nie jest w szczytowej formie. Nie jest jeszcze regularny, nie jest takim motorem, który działałby na najwyższych obrotach cały mecz, ale spokojnie. Jest jeszcze sporo czasu. No i to dotyczy każdego piłkarza. Oczywiście Diego Godin pojawił się tam, gdzie był potrzebny. Modric. Modric ładnie to zrobił. Sędziowie nie widzieli tam przewinienia Siqueiry. Protestuje Luka Modric. Patrzy na sędziego głównego, patrzy na asystenta. Ale mogło być tak. Ajajaj. Wiemy, o co chodzi. Tu nie chodzi o Siqueirę. Protesty Modricza są związane z tym, że stanął mu po prostu bardzo mocno, nieładnie na kostkę Arda Turan. A to umknęło uwadze sędziów. I stąd ten gwizdy. Ale cóż, pomylił się tym razem pan Mateusz Loos. Dotychczas co powiedział Ronaldo? Farsa? Nie wiem. Nawet nie próbowałem tutaj się tym zająć. Ale była od razu uwaga zwrócona Portugalczykowi przez arbitra. 71. minuta. Jest Isco. Kolejna decyzja Carlo Ancelottiego. Pierwszy wchodzący, jeśli chodzi o tych trzech piłkarzy grających za plecami środkowego napastnika.
Zobaczymy, którego dzisiaj zmieni. Chamesa czy Bale'a, bo o zmianie Cristiano, no chyba, że z powodów fizycznych. Inaczej nie wchodzi ona w grę. Javier Hernandez cały czas ciężko pracuje od chwili, jak dostał szansę w tym meczu. Teraz wywalczył aut dla królewskich. Ramos. Rzeczywiście to powiedział krótko. To cud. To po prostu cud, że trafiłem do Realu Madryt. Rzecz, o której już nie marzyłem nawet. Ronaldo. Arbeloa. Modric. Teraz Bale na pograniczu pola karnego. Jest dośrodkowanie z prawej strony. Strzał. Strzał niecelny. Cristiano Ronaldo. Zmiana w drużynie Carlo Ancelottiego. Isco na boisko. Na boisko opuści Gareth Bale. Tak jest. Nie był dzisiaj sobą. Nie miał po prostu dobrego dnia Gareth Bale, bo przecież starał się. Przecież był aktywny. W jego miejsce wchodzi Isco. Jeszcze raz strzał Cristiano Ronaldo. No i tutaj z Milaną sobie poradził śpiewająco Cristiano. Po prostu go stłamsił, wziął go pod łokieć. Koke. Juan Fran jest tutaj zupełnie sam. Musi to zatrzymać, odwrócić. Koke. Griezmann. Juan Fran. No dawno nie oglądaliśmy Atletico, które na połowie Realu na 30 metrze wymieniłoby tyle podań. Arda Turan. Prawa noga! Iker Casillas ma wielkie pretensje, a Arda Turan nie może uwierzyć, że nie strzelił gola. Przygotował mu świetnie akcję Antoine Griezmann. Jak się okazuje, Arda Turan jest jednym z tych piłkarzy, którzy pojedynki wygrywają po prostu. Trzeba podwajać, żeby ich skutecznie zatrzymywać. Tutaj Arbeloa pozostawiony samemu sobie. No naprawdę wiele nie brakowało, żeby Iker Casillas miał dużo większe pretensje, bo piłka byłaby w bramce. Przewaga Realu, jeśli chodzi o posiadanie piłki, jeśli chodzi o liczbę strzałów, jeśli chodzi o gole, nie ma żadnej przewagi. Jest remis. Ronaldo. Strzelony teraz jeden z rywali. Real ma corner. Został tam Cristiano Ronaldo. Chciał skorzystać z tego, że ci piłkarze Atletico, którzy byli blisko, pobiegli nie patrząc za siebie w pole karne. Proponował szybkie rozegranie. Teraz Modric. Isco. To był strzał bez wątpienia, ale bardzo nieudany. Źle się ustawił do tego uderzenia. Isco, no, piłkarza, którego technika jest najmocniejszą stroną, no to należy wymagać znacznie więcej. Nawet jeśli, a tu jeszcze oglądamy oczywiście strzał Ardy Turana, znacznie lepszy. No, to mogło być wejście smoka. No, nie tyle, to nie była kwestia milimetrów, ale centymetrów i to kilkudziesięciu, natomiast już w metry to nie szło, jak w przypadku Isco. Nie ma gdzie grać. Popatrzyłem właśnie na tę ostatnią sytuację. Bardzo rozsądna decyzja, żeby piłka znalazła się na lewej stronie, patrząc od bramki Casillasa. Atletico wciąż biega, wciąż odcina te wszystkie drogi, sposoby na rozegranie akcji. Proszę spojrzeć, jak to teraz wygląda. Jedna linia, druga linia i w tę drugą jeszcze wchodzą ci ofensywni piłkarze. Tak jak przed chwilą Griezmann i Mandzukic, a teraz wszystko w drugą stronę. Arda Turan. Mandzukic, Arda Turan. Mario Mandzukic. To jest spóźnione dojście. To był faul. Zobaczymy, czy sędzia wróci. Juan Fran. Dużo dał drużynie Arda Turan. Raul Garcia, Juan Fran i to było najważniejsze. Kto tu będzie szybszy? Arda Turan znowu czaił się na tę piłkę, znowu czaił się na gola. Proszę spojrzeć. Arbeloa niby go kontrolował, ale potem znaczenie miało już tylko to, kto będzie szybciej biegł do piłki. Dopóki Arbeloa miał tam na lewej stronie Koke, to można powiedzieć, że był na wakacjach. Czasami tylko Siqueira mu się tam przedzierał. Teraz Turanem. Kolejny rzut rożny. Ramos teraz za szesnastkę.
byłby szczyt wszystkiego, gdyby jeszcze jednego gola Atletico strzeliło Realowi po rzucie rożnym. Pewnie niektórzy tak powiedzieli w tej 10 minucie, że to już jest szczyt wszystkiego. Tak. Juanfran, Griezmann. Atakowany przez Krosa. Griezmann znakomicie to zrobił. Zagrał piłkę chyba między nogami Isco. Juanfran, szansa! Gol! Arda Turan! Co za akcja! Co za koordynacja! Co za zrozumienie! To przepuszczenie piłki, po prostu dzieło sztuki! Raul Garcia, piłkarz, o którym mówiło się przez tyle czasu, że to jest rzemieślnik, że nic więcej poza solidnym rzemiosłem nie jest w stanie pokazać. Teraz po prostu genialnie przepuścił piłkę do Ardy Turana, a ten... Ale najpierw Griezmann, jego zagranie tak naprawdę było tutaj kluczowe. To był ten klucz, który został dopasowany idealnie do zamka obronnego Realu Madryt. Potem już tylko było przekręcenie. Zobaczmy, Albeloa już schodzi z boiska. Varane, ale czy to nie za późno? Sergio Ramos zajmie miejsce na prawej obronie. Antoine Griezmann, kolejny rezerwowy, który dał świetną zmianę. Oczywiście nie była to akcja tylko Griezmana i Turana, ale jednak to właśnie ci zmiennicy zrobili tutaj wspaniałe rzeczy. Popatrzmy, Griezmann, te podanie. Znakomicie to zrobił, ale Juanfran, to zagranie w drugą linię. Cofał się tam po piłkę Raul Garcia. Potem, kiedy to skończył Arda Turan, spojrzeli sobie w oczy, jakby chcieli powiedzieć, tak to robimy zazwyczaj na treningu, a dzisiaj... Dzisiaj wyszło na Estadio Santiago Bernabeu. Jest też kolejna, już ostatnia chyba zmiana w drużynie Atletico. Tak jest. Mario Suarez pojawił się na boisku. A z boiska chyba został Mandzukic. Ściągnięty. Tak, Mandzukic. Szedł, ale czy Suarez, czy Saul? Nie, no Mario Suarez biega z czwórką. A tak, rzeczywiście. Przepraszam. Właśnie jest przy Cristiano Ronaldo teraz. Tak, to on oczywiście. No te zmiany da się wytłumaczyć. Przed chwilą Atletico drugi raz w tym meczu wyszło na prowadzenie. Różnica jest taka, że teraz... Może kwadrans, może 16-17 minut z doliczonym czasem już to wszystko kalkuluje. Dzieli piłkarzy Atletico od końca meczu. Sergio Ramos na prawej obronie po raz drugi za kadencji Carlo Ancelottiego, raz przeciwko Juventusowi w Lidze Mistrzów. Potem tłumaczył to Carletto, że piłkarze Juventusu z prawej strony często wrzucają piłki na dalszy słupek. Tam potrzebny jest prawy obrońca ze swojej prawej strony. Prawy obrońca dobrze grający głową i teraz można po tej akcji Turana, nie tej bramkowej, powiedzieć to samo. Kroos. Daleko posłał piłkę Moja, miał tam kłopoty, ale przeniósł to wszystko za szesnastkę. Pepe, to nie jest dla niego normalna praca, wykonywać dośrodkowania. Na wysokości, będąc na wysokości pola karnego, Modric, James Rodriguez, Ronaldo przyspieszył to jak mógł, Thiago poradził sobie, Arda Turan, odskoczyła mu piłka, James Rodriguez i Koke, w tym przypadku byle dalej, Rafael Varane, Pepe. Jakby nie wierzyli Raul Garcia i Arda Turan, jeszcze wracam do tej akcji, że im to wyszło. Nie, ja właśnie widziałem tam wielki spokój. Absolutnie żadnego zaskoczenia. Isco, jeden na jednego, Isco! Blokowany ten strzał, potem piłkę odbił jeszcze Miranda. To jest tak, jak mówił Raul Garcia. Oni wiedzą, jak grać z Realem. Jest czasami taka faza meczu, gdzie wydaje się, że obie strony są uśpione. Ja mam taką teorię, że wtedy najbardziej niebezpieczną drużyną na świecie jest właśnie Atletico Madryt. Uwaga! Ronaldo zamyka tę akcję. Ronaldo po nodze rywala Thiago. Wcześniej nie doskoczył do piłki Chicharito. Dosyć późno się przebudził Real Madryt i w sytuacji już bardzo dla siebie kiepskiej. Bo tak jak teraz, to nie grali piłkarze Realu od początku drugiej połowy. Isco. Rodriguez. Isco. Tak, czyli, że sam ten gol zwycięski się strzeli, a tutaj trzeba walczyć o gola, który da remis. Walą teraz głową w mur piłkarze Carlo Ancelottiego. A piłkarze Atletico w taki przemyślany, wyrachowany sposób szukają tych swoich szans. Wiedzą, że będą się pojawiać. Kiedy będzie można wykorzystać odbiór piłki i to, że Real jest gdzieś tam mocno przestawiony do przodu. Uwaga, szansa Chicharito! Nie sięgnął jednak piłki. To jest jeszcze raz akcja bramkowa Atletico. Kompletnie zgubieni tutaj defensywnie piłkarze Realu. Kompletnie.
i na boku, i na środku. Proszę spojrzeć, jak jest ustawiony Pepe. Tam nie było wyjścia środkowego obrońcy Realu za Raulem Garcia, za tym, który przepuścił piłkę. Tylko on się cofał, nie było reakcji ze strony defensora. I dlatego on mógł swobodnie, była pewnie komunikacja, była jakaś komenda. On wiedział, że nie jest naciskany, może to puszczać. Dalej do Ardy Turana. Akcja marzenie. Ale to był właśnie ten moment, w którym Real tak zasnął na chwilę. Atletico potrafi ugodzić, czy za sprawą stałego fragmentu gry, czy tak jak parę minut temu, kolejna szansa. Real naprawdę bliski przegrania tych derbów. Drugi raz w historii z rzędu. Znaczy pierwszy raz w historii bliski przegrania, dwa razy z rzędu u siebie, tak. Strasznie to zakręciłem, skomplikowałem. Tak, 1999-2013, to te 14 lat, kiedy Atletico nie potrafiło wygrać z Realem Madryt, a teraz te zwycięstwa są już na porządku dziennym. O tym mówił Juan Fran. Już nikt za sensację tego nie potraktuje, jeśli wygramy z Realem. To się zmieniło. James Rodriguez, kompletnie nieudane zagranie w poprzek boiska. Diego Simeone oczywiście skupiony na tym, co robi jego drużyna. Carlo Ancelotti wprowadza korekty. Wie, że jeszcze jest czas, żeby to poprawić. To jest ten moment. Tutaj czy Arda Turan, czy Raul Garcia przepuszczający, o właśnie tak piłkę, w ogóle nie byli atakowani przez piłkarzy Carla Ancelottiego. Chyba z synem Diego Simeona był na ten mecz, bo z tym chłopcem właśnie też wychodził z tunelu. Na spalonym Raul Garcia. Jeden z jego trzech, zdaje się, synów. Ale to o nim mówiłeś, że to właśnie on kiedyś podpowiadał mu. To starszy Giovanni jest już piłkarzem w Argentynie i też robi karierę. Ale myślę, że to też swoje zdanie. No to swoje zdanie ma. To jak Simeone nie rozumiał, dlaczego z boiska schodzi Gabi, to mógł go zapytać. Może byłoby łatwiej, ale przy tym wyniku można naprawdę wszystko zrozumieć. Każdą zmianę. A tak, po prawdzie to nie chce mi się wierzyć, że on nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje na boisku. Cristiano Ronaldo, blokowane uderzenie. Przeczytałem, że ma Simeone być właśnie w tej loży Juan Vizcaino, trzeci trener Atletico, by ewentualnie móc przenieść się na ławkę. Kros, dobra pozycja! Jeszcze raz nieudany strzał Toniego Krosa w tym meczu. Dużo tych strzałów oddają piłkarze Ancelottiego, ale wiele to strzały niecelne. Chylił się z brodą Raul Garcia. Nie chodziło o to, że Cuentrao tutaj łapał muchy czy komary. Nie o to chodziło. No, jest problem. To może być druga porażka z rzędu Realu Madryt w tym sezonie ligowym. I 6 punktów straty do Barcelony. Otóż to, zaczęła sezon bardzo dobrze. Arda Turan, Juan Fran. Oni to robią z zimną krwią, proszę spojrzeć. Zagranie, wyjście na pozycję. Zmuszają Real do biegania wokół pola karnego Królewskich. Miranda. Arda Turan. Przy nim Rafael Varane. Turan łatwo unika tego pierwszego ataku. Juan Fran do środka. Thiago. Dzisiaj znakomity w środkowej strefie boiska jest Thiago. Faul Modricza. Paul Modricza, rzut wolny, żółta kartka dla Chorwata. Ile to już tych żółtych kartek mamy dzisiaj, naprawdę no, dużo. 7 to jest chyba. Luka Modric fauluje Mario Suareza. Naprawdę to jest dziwny obrazek. Kreator gry w Realu Madryt fauluje defensywnego, tak to trzeba nazwać, pomocnika Atletico blisko własnego pola karnego. Coraz mniej czasu do końca zawodów. Ósma, sprawdziłem to. Już ósma? Już osiem żółtych kartek. Jedna mi uciekła. Ale to spokojnie. No może powiedz mi, kto dostał ostatnią? Nie wiem, w jakiej kolejności one były pokazywane. Mam tutaj zaznaczone, kto je. No, z graczy będących na boisku James, Chicharito, Godin, Siqueira, no i teraz Luka Modric. James, Chicharito, Godin, Siqueira, Mandzukic, Gabi. Takich mam. I teraz jest kolejna dla Modricza. Modricza. Czyli mam 4 w Atletico. Z tym, że jeszcze Arbeloa. A, no tak. To jest ta brakująca. Tak. Uzgodniliśmy. Po 4.
Z tym, że Mandzukicza Arbeloi nie ma już na placu, Gabiego zresztą też. Walczy Isco, Quintrao. Oj, to jest faul. Będzie jest dziewiąta. Faul. Ale na razie... Dlatego wrócimy, Miranda tam przewinił. James Rodriguez, z prawej strony Ramos. James Rodriguez i znowu zablokowane uderzenie, tym razem przez Mario Suareza. Gwizdy, bo no właśnie, to jest presja, by wrócić do faulu piłkarza Atletico. I pan Mateu, jest kolejna kartka właśnie dla Mirandy. Ostatnie 5 minut tego zamienionego czasu gry, piłka została jednak wybita. Oto właśnie sztuczka techniczna Cristiano i wejście Mirandy. Diego Simeone gra razem ze swoimi piłkarzami. 87. minuta spotkania. Potwierdzenie kartki dla Mirandy. Ostatnie batalie obu drużyn na korzyść Atletico. To oczywiście Superpuchar Hiszpanii. No i piłkarze trenera Simeone mogą to kontynuować, wygrywając drugi z rzędu ligowy mecz na Bernabeu. Ramos teraz, można powiedzieć, przechytrzył Kokę. Taka niewinna sytuacja, ale faul ewidentny, rzut wolny. Trochę to przypomina tę jedenastkę dla Realu, kiedy Siqueira się pomylił i machnął nie wtedy, co trzeba, gdy zwód robił Cristiano Ronaldo. Ale zobaczmy, Sergio Ramos nie zapomina, jak się gra na prawej obronie. Ponoć jadąc na mistrzostwa do RPA w 2010 powiedział: po tym turnieju definitywnie kończę z prawą obroną. No ale jak trzeba, to jest w stanie na tej pozycji zagrać, to na wysokim poziomie. Znaczy Arbeloa jeszcze w ogóle wróci do składu po dzisiejszym meczu. Zobaczymy kiedykolwiek. James Rodriguez będzie dogrywał piłkę lewą nogą w pole karne. Jest ta centra, nie ma strzału Varana, został uprzedzony. Moja, pewny chwyt. To najpiękniejsza rzecz, jaka mi się przydarzyła w karierze. Transfer zainteresowanie i transfer do Atletico, mówił ten zawodnik, którego kiedyś typowano na następcę Ikera Casillasa w bramce, chociaż jest tylko 3 lata od niego młodszy. No i wydawało mi się, że tutaj Arda Turan od razu przeniesie piłkę na prawą stronę, ale Arda Turan wybrał inaczej. W bramce reprezentacji Hiszpanii oczywiście. Ramos, Casillas, 88. minuta. Kiedy piłka zagrana jest do Casillasa, teraz niektórzy widzowie gwiżdżą na Bernabeu. Nie po to dzisiaj przyszli na ten stadion. Ronaldo kontra Juanfran. Najpierw górą Ronaldo, ale później już obrońca Atletico. Isco. Varane. Pepe. Modric. Ramos. Modric. Stara się mu przeszkadzać Griezmann. Pepe. Modric. Ronaldo oddał piłkę Quintrao, lewy obrońca to środkowuje, miał problemy Chicharito, bo ta piłka była dla niego troszkę za wysoka. Pepe. Isco. Cross. Quintrao. Modric. Modric faulowany przez Mario, kolejna kartka. Do 10. Dociągnął w ten sposób Mateo Laos. Mówiliśmy o tym, że to 7 mecz w 2014 roku, ale w ogóle to jest jak przez kilka lat spotkania Realu z Barceloną były codziennością niemalże, tak od 2010 roku to już 17 mecz Atletico z Realem. W tych ostatnich latach oczywiście do tych spotkań dochodzi bardzo, bardzo często. No właśnie, czy kilka lat temu ci ludzie mieliby takie właśnie miny, czy przyszłoby im w ogóle do głowy, że niedługo będą mieć Toni Kroos i Moja? Pewnie nie, ale przyszedł do klubu ze Stadio Vicente Calderon Diego Simeone i wszystko zaczęło się zmieniać. Oto właśnie ten pan, o którym Gabi nie tylko w swoim imieniu powiedział, to jest popatrzmy. Ale szybki jest Griezmann! Griezmann, boczna siatka, fantastycznie wygrał pojedynek z Pepe, ale zawiódł wtedy, kiedy liczyła się skuteczność. Odkąd tylko Simeone przybył do Atletico, walczył o Griezmana, chciał Griezmana. Ten wielokrotnie deklarował wielką miłość do Real Sociedad San Sebastian, ale w końcu zdecydował się przejść do Atletico. Źle Ronaldo odegrał piłkę w stronę Isco, walczył jeszcze Kroos. Brawa dla niego, był faulowany.
Dzięki temu Real miał rzut wolny, ale nie podszedł do tego stałego fragmentu gry z jakimś pomysłem. Chciał tylko grać szybko. Arda Turan, Quentrao, piłka dla Atletico. Świetny. Tylko dwie minuty doliczone przez pana Mateu. Dlatego słychać było gwizdy, kiedy zaświeciła się ta dwójka na tablicy. Mnóstwo zmian było w drugiej połowie. No tak, bo cztery minuty to już dają dużą nadzieję strzelenia gola, o czym... Dwie to właściwie odbierają. Tak, o czym wszyscy przekonali się w Lizbonie. Już pierwsza z tych dwóch ekstra minut właściwie upłynęła. Być może ostatnia szansa dla piłkarzy Ancelottiego. Toni Kroos. Ramos zagrał tutaj ciałem, ale w dopuszczalny sposób. Tam był spóźniony faul. Gramy dalej. Modric. A i uprzedzony tutaj Chicharito w ostatniej chwili przez João Mirandę. Fantastyczna interwencja środkowego obrońcy. To są dwa filary, na których buduje się sukcesy Atletico Madryt. Godin i Miranda. Miranda i Godin, być może najlepsza para stoperów dzisiaj na świecie. Co ciekawe, oni ponoć nie przyjaźnią się ze sobą poza boiskiem, nie przepadają nawet ze sobą, chociaż ostatnio zaprzeczali temu. James Rodriguez, jeszcze jedno dośrodkowanie. Isco przedłużył piłkę głową tak, że Quentrao nie miał już czego szukać i to jest chyba na tyle. To jest chyba koniec spotkania na Estadio Santiago Bernabeu, poganiany przez pana Mateu Miguel Angel Moya, ale to chyba właśnie bramkarz Atletico zaliczy ostatni kontakt z piłką w tym meczu. 93. minuta i koniec! I jeszcze raz, drugi raz z rzędu Real przegrywa mecz ligowy u siebie z Atletico. Proszę spojrzeć na minę graczy Diego Simeone. Tak, są szczęśliwi, ale oni wiedzieli, że dokonali czegoś, na co po prostu było ich stać. Oni już nie muszą mieć żadnych euforycznych zrywów. Oni wiedzą, że są w stanie w tej lidze wygrać i z Realem, i z Barceloną. Ostatnio zgarnęli Realowi Superpuchar Hiszpanii i to nie był przypadek. W poprzednim sezonie ligowym u siebie zremisowali 2-2. Na Bernabeu wygrali 1-0 po golu Diego Costy i dzisiaj znowu wygrywają. Bo umieją cierpieć, umieją przetrwać z w miarę niewielkimi stratami okres dominacji rywala. Przecież były minuty w pierwszej połowie, kiedy ta przewaga królewskiej była przytłaczająca, ale stracili wtedy tylko jednego gola, a w drugiej już grali bardzo, bardzo spokojnie, chłodno. No i ta jedna zachwycająca akcja rezerwowych, bo zaczął ją Griezmann, a zakończył...